Po pucharowym meczu z Bronią Radom naszym gościem jest trener Krzysztof Robak. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Na początku pytanie, czy jest pan szczęśliwy, że udało się odnieść to pierwsze, jak bardzo chyba ważne dla drużyny zwycięstwo w tej rundzie? No jestem zadowolony. Jestem zadowolony w głównej mierze z pierwszych 60 minut gry, gdzie w mojej ocenie zespół no, rozgrywał naprawdę dobry mecz, dobry plus, bo teraz jest taka moda. Bardzo aktywnie, dużo gry piłką, sporo kreowaliśmy i też gdzieś ten wynik sobie ustaliliśmy na 2-0. Później gdzieś to, nie ukrywam, że robiliśmy zmiany, chcieliśmy oszczędzić kilku zawodników na mecz sobotni i już ta jakość gry spadła. Końcówka nerwowa, natomiast no, największy problem to jest niestety, znowuż wygląda na to, że mamy kontuzję Przemka Szabata, dosłownie w ostatnich sekundach meczu. Że tak powiem, źle wylądował po uderzeniu głową, no i wygląda na to, że jest podkręcony staw skokowy. No, to jest taka dla nas niepokojąca informacja. Ostatnio gramy te mecze o takich nietypowych porach, bo była 11, dzisiaj jest delikatne opóźnienie. To jakoś dzisiaj wpłynęło na koncentrację naszych zawodników, jak pan tak widział przed meczem, czy nie miało to wpływu żadnego? Znaczy pora, jeżeli chodzi o 19, jest bardzo dobra. No, dzisiaj trochę się mecz opóźnił, bo no, niestety Broń miała problem z przejazdem przez Warszawę. Natomiast koncentracja była bardzo dobra. Właściwie mieliśmy jeden mecz, to jest ten mecz nieszczęsny w Tomaszowie, grany raz o wczesnej porze, druga rzecz krótsza noc i na razie patrząc na taką koncentrację zawodników, sposób poruszania się, to trzeba przyznać, że coraz bardziej się przekonuje do tego, że jednak ta pora meczu i chyba niedospanie wielu zawodników spowodowało, że ta dyspozycja nasza była zdecydowanie gorsza, bo w pozostałych meczach nawet przy niekorzystnych wynikach było sporo dobrych momentów i ten zespół wyglądał zdecydowanie lepiej. Może pan powiedzieć, jaki jest nasz cel w tym pucharze po tym pierwszym zwycięstwie? No, to są jeszcze tak odległe historie. W tej chwili myślimy głównie o lidze. Przyznam się, że w ogóle nie myśleliśmy o pucharze i planowaliśmy dzisiaj przeprowadzenie no, tylu zmian, ile jest to możliwe, danie szansy tym młodym zawodnikom i niezależnie od wyniku byśmy to zrobili. Chcieliśmy rozegrać 60 minut takim składem planowanym na następny mecz ligowy. To był nasz główny cel. Natomiast no, gramy dalej w pucharze i będziemy się zastanawiać, jak poznamy przeciwnika i termin. A czy jest pan w stanie coś więcej powiedzieć a propos stanu zdrowia Grzegorza Wojdygi i Janka Balewejdera? Czy oni są planowani jakoś w niedługim czasie do pierwszego składu? Janek Balewejder już jest zdrowy. Nie będzie jeszcze brany pod uwagę w najbliższym meczu, bo chcemy go bardzo ostrożnie wprowadzić. Także od przyszłego tygodnia już będzie trenował na 100% i przypuszczam, że na mecz z Sokołem już będzie przygotowany. Natomiast jeżeli chodzi o Grzegorza, no to potrwa troszkę dłużej. Mam obawę, że nawet może być dla niego stracona runda wiosenna. Okej, mimo wszystko gratulujemy dzisiaj zwycięstwa i życzymy powodzenia w Skierniewicach. No dziękuję, nie ukrywam, że chcielibyśmy, liczymy na to, że w Skierniewicach nareszcie gdzieś postrzelamy i że to będzie pierwsze wiosenne zwycięstwo w lidze. Tego życzymy. Dziękuję bardzo.